W piątek 1 kwietnia już po raz ósmy w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbył się powiatowy konkurs na sowiogórskiego bajarza. Od lat organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie wraz z Wydziałem Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżyniowie. W tym roku mamy ponad 20 uczestników. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego tytułu, że legendy lokalne, legendy regionu wśród dzieciaków zaczynają być coraz bardziej popularne i jednocześnie zauważamy też, że wielu z uczestników zaczynają opowiadać po swojemu, a nawet wręcz zamiast opowiadać słowo w słowo, jak były napisane czy zaprezentowane w publikacjach, piszą do tego własne opowieści, dokładają różne rzeczy i starają się przekazać to jak najbardziej realnie po to, żeby wzbudzić, no powiem wręcz, zachwyt czasami w sposobie swoich opowieści. Nagrody tradycyjnie funduje Starostwo Powiatowe i Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki. Są to nagrody finansowe lub talony do zadysponowania w księgarni bielańskiej, tak więc są to nagrody naprawdę bardzo cenne i atrakcyjne. W jury zasiadają pani dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego Alicja Chromada, dyrektor Jan Gładysz, dyrektor MUKIS-u, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy pani Ewa Glura oraz aktor wrocławski Jarosław Paczkowski. W tym roku jest to rzecz naprawdę dosyć poważne i wierzę w to, że ocena wszystkich uczestników będzie naprawdę bardzo obiektywna. Jak widać i słychać było ze sceny, bajarzy w Bielawie tego dnia nie brakowało, a każdy opowiadał inną historię. Kocham aktorstwo, to moje hobby. Uwielbiam po prostu być na scenie, przedstawiać się publicznie. Przygotowałam na dzisiaj opowiadanie o wodnej rusałce z Nowizny. Kiedy podeszła do mnie, to zamiast płacząc syku dziecka, ujrzała wielką ropuchę, która przemówiła ludzkim głosem. Nie lękaj się, dziewczyno. Podejdź tylko bliżej, a nic złego ci się nie stanie. Moja legenda opowiada o pięknym Tomku, który chodził na wszystkie zabawy w okolicy, tańcował na nich, wychodził z nich jako ostatni. Aż pewnego dnia spotkał śmierć, której nie chciał zagrać na swojej ulubionej harmonijce, a śmierć się na nim odegrała i zniszczyła całą zabawę. Występowanie przed publicznością jest dla mnie dużym wyzwaniem, ale też mnie to tak jakby nakręca. Nogi prowadziły go same i grał sobie przy tym na swojej ulubionej harmonijce. Oj, aż w uszach dudniło, aż serce się radowało, aż nogi same do tańca się rwały. W tym konkursie wzięłam udział, ponieważ lubię recytować, bajać, mówić wiersze. I moja pani nauczycielka również zachęciła mnie do wzięcia udziału w tym konkursie. Dzisiaj zaprezentowałam utwór o górach sowich, o 7 córkach, które uciekły przed swoim ojcem. Skończyło się to tak, że wszystkie 7 dziewcząt zamieniły się w sowy i odtąd te pasma górskie zaczęliśmy zwać górami sowimi. I oby jak najwięcej takich bajarzy mówiło o naszych górach i okolicach jak najlepiej. A ciekawie opowiedziana historia z pewnością przyciągnie tłumy słuchaczy. Mawiał, gdy zalotnicy przyjeżdżali w swaty. Kmieć był surowy i nieubłagany. Chociaż ani książęta, ani królowie się nie zjawiali, a do służby bogom panny nie czuły powołania.